Witajcie w kolejnym dniu. Jak widać, drogi są zaśnieżone, śliziutko pod góreczkę. Można nogą się przejechać. Ja już pod maszyną byłem, załadowałem się. Zobaczcie, jakie górzyste tereny. Tam jest bardzo duża pryzma. Kolega się ładuje. Maszyna jest. Ładowarką podgarnia. Zobaczcie, jakie tam. Tam właśnie gdzieś od tamtej strony z górki. Dobrze, tę górkę tam widzicie, to tam polną drogą, kurczę, musieliśmy dojechać, bo tu się nie nawróci, wąska dróżka, a ślizgo niesamowicie. Tamtą stronę pod górkę byśmy nie podjechali. Także dzieje się, dzieje się. Tam jak widać, autka już stoją też na górce przed torami. Bo nie można zjechać z górki. Za tory jak się przejedzie, to tam ślizgo. Ten zygzak między drzewami. Trzeba autka odjechać, żeby mogły podjechać następne. Coś się chyba przy maszynie wydarzyło. Bo buraczki nie lecą. Trzeba i zobaczyć, co się tam stanęło. Że dzieje się. Powiem wam, że dzisiaj nie popędzi po tych drogach. Nieodśnieżone główne to tak, ale te boczne 30-40 na godzinę i strasznie ślizgo. Mało wiele jakaś góreczka, i kurczę, samochód buksuje. Najgorzej na krzyżowaczce. Trzeba się gdzieś zatrzymać. Tam widzę, też będzie jakaś góreczka, wąskie dróżki, kurczę, z samochodem jakim się mija, to przerąbane. No ale co, kto jak nie my powozimy te buraczki. Kolejny kursik, teraz słoneczko jak widać zachodzi, a autka już stoją w tej drodze, takiej paskudnej, pryzmy galante. Tu czekamy w kolejce. Także się dzieje. Maszyna tam pod góreczkę podjeżdża, a koledzy muszą objechać dookoła. Tam mam już też parę autek, ale jak widać, droga już puściła. Dużo lepiej się jeździ. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Już chyba noc się zbliża, bo coś tak pociemniało. A zobaczcie, gdzie tam maszyna. Maszyna u góry, kolejeczka ładnie z góreczki zjeżdża po kolei. Możecie policzyć, ile autek. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 się chyba ładuje. Ale jak widać okiem, pryzma bardzo długa z jednej i z drugiej strony. Coś tak strasznie pociemniało. Czyżby śniegiem miało sypać, czy co? Czy nocka noc tu zostanie? Nie, szybko się załaduje. Rachu ciachu, wracamy z powrotem. Tam sporo autek też. Że się dzieje, chłodno się zrobiło. Patrzcie, jaka droga. Dobrze, że ma takie ślady, to pod góreczki ładnie się można pociągnąć. Takie wertepowe ślady. Ciągnikiem przejechali, zamarzło i wam powiem, że tu kurczę ładnie ciągnie. Gdzie nie gdzie ślizgo, ale kurczę po tych śladach to idzie. Także działamy, no, kawkę wypić i jechać dalej. A tak wygląda z góry. Końca pryzmów nie widać, tam w oddali jest maszyna. To widać. A tu po lewej stronie pryzmy poprzykrywane matami, żeby nie zmarzły. Coś niesamowitego, kolejka. Tam ciągniczek w oddali. Czy jakie piękne widoki. Tam gdzieś w oddali jest miejscowość w świecie. Jak widać, jedno autko przede mną zostało. Pryzma duża, maszynę już widać, coraz bliżej. Słuchajcie, nocka się robi, jak to ładnie wygląda po nocy.
strości nie chce złapać. No już ostatnie autko na góreczce się ładuje i zaraz ja podjeżdżam. Ładnie ośnieżone wszystko. Pod góreczkę trochę i później z góreczki duża górka. Trzeba uważać. Jakie niebo. A tu pryzmy, końca nie widać, tak jak po początku. Kolejeczki niesamowite. Że dzieje się. Dobra, to tyle na dzisiaj. Miłego oglądania. Pozdrawiam.